Mieszkańcy Zasutowa w tajnym głosowaniu postanowili, że sołtys Andrzej Pałasz, skazany za jazdy po pijanemu, nadal będzie włodarzem wsi. Zobaczmy, jak do tego doszło. Sprawa ta jest na tyle znana, że wszyscy się orientują, że pan sołtys coś tam przesprował. W związku z tym od państwa zależy teraz, czy pan sołtys ma pozostać dalej na swojej funkcji, czy też państwo go chce odwołać. Sprawa jest zamknięta. Też powiem. Pan sołtys został po prostu, no, nazwijmy to, oskarżony za ten występek. Chyba by się skończyło, ale myślę, że nie wracajmy do tego. A jeżeli ktoś chce odwołać, to proszę bardzo. Swoje obowiązki wykonywał i wypowiedział. Bardzo dobrze, tak. A jeżeli ktoś ma coś do pana sołtysa, to proszę mówić odważnie, a nie poza plecami, tak jak się zdarza. W zebraniu wiejskim w Zasutowie wzięło udział 20 osób. 16 Zasutowian było za tym, aby Pałasz był nadal sołtysem wsi, 3 było przeciw. Sołtys nie chciał z nami rozmawiać, więc prezentujemy to, co powiedział na spotkaniu. Ja jestem sołtysem, chciałem najwięcej zrobić dla tej wsi. Dziękuję serdecznie za nasze zaufanie, pomimo występu tak poważnego. Jeszcze tej występu, który na mnie w tej chwili działa jak... Wachta na becha, dokładnie. Po prostu to sobie przypomnę o okoliczności, które sam stworzyłem. No niestety. Ja jestem załamany wtedy. Dziękuję serdecznie. Jeszcze byłem za tym, żeby po prostu został obecny sołtys, ponieważ ma pewne zadania do wykonania. No, tak wszyscy wiemy, coś tam się zawsze wydarzyło w jego życiu. Występek. Normalny występek ludzki. Nie jesteśmy, uważam, każdy ma jakieś tam grzechy. Można przebaczyć. To można po prostu wybaczyć temu facetowi, natomiast po prostu zrobił wiele dla naszej wioski, dla okolic i myślę, że ma pewne zadania do zrealizowania i te zadania niech wykona do końca. Tak, decyzja o odwołaniu sołtysa należy do mieszkańców. W związku z tym niech się mieszkańcy wypowiedzą, wypowiedzieli się zresztą dzisiaj i oni decydują i tak o tym, o losie sołtysa. Czy będzie dalej sołtysem, czy nie będzie dalej sołtysem.